Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności. Jest 11 listopada i właśnie dziś przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i święto narodowe. W całym regionie odbyły się msze za ojczyznę i patriotyczne uroczystości. W Rzeszowie wojewódzkie obchody zgromadziły setki osób przed pomnikiem pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Chcemy, by wspólne świętowanie polskiej niepodległości łączyło wszystkich Polaków. Tak jak 100 lat temu, ponad podziałami, niepodległa połączyła podzielony zaborami naród, mówiła w Rzeszowie wojewoda Ewa Leniart. Wojewódzkie obchody rocznicowe rozpoczęła msza w rzeszowskiej Farze. Po niej odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i mianowanie na wyższe stopnie wojskowe. Wojewoda Ewa Leniart przypomniała, że naród polski odzyskał niepodległość po 123 latach oczekiwania. A niepodległość to prawo do samodecydowania o ustroju swojego państwa, jego budżecie i polityce międzynarodowej. Niepodległość jest nam niezmiennie potrzebna, abyśmy mogli żyć tak, jak chcą Polacy, a nie tak, jak widzieliby nasz kraj inni. Nie ma gwarancji, że urządzimy swą ojczyznę najlepiej, jak można zorganizować państwo. Ale z całą pewnością należy ją organizować dobrze, mając na uwadze naszą rację stanu, nie zaś interesy naszych sąsiadów. Wojewoda przypomniała, przed jak wielkim wyzwaniem stanęli Polacy po odzyskaniu niepodległości. Druga RP powstała na obszarze zniszczonym wojną, gdzie widoczne było ubóstwo obywateli. Stopniowo zaczęto budować dobrze wyszkoloną armię, linie kolejowe, drogi. Powstała Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy, wyliczała wojewoda. Wprowadzono także reformy społeczne, powstały uczelnie wyższe. Światowym uznaniem cieszyli się polscy naukowcy. W 1918 roku nasi rodacy, dotychczas ciemiężeni przez wrogów Polski, z całą swoją energią i zapałem przystąpili do odbudowy ojczyzny. Jednak nie dane im było długo cieszyć się efektami swojej pracy. Ich plany, przyszłość, marzenia o życiu w wolnym, demokratycznym państwie zostały w brutalny sposób zniweczone. Narzucony po wojnie komunizm, w tym niszczenie przejawów narodowych, miały zniszczyć ducha wolności wśród Polaków, mówił marszałek. Teraz Polacy mogą na nowo cieszyć się świętem 11 listopada. Posłanka Krystyna Wróblewska odczytała list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Z pokorą pochylamy czoła przed bohaterami, którzy oddali życie w obronie najwyższych ideałów. To przecież im zawdzięczamy niepodległy i suwerenny kraj, któremu na imię Rzeczpospolita Polska. Podczas uroczystości przypomniano słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, że jednym z przekleństw ówczesnych czasów było to, że naród podzielił się na kilka rodzajów Polaków, którzy inaczej rozumieli nawet te same słowa. Były apele o budowanie wspólnoty. W uroczystościach, mimo zimna i deszczu, licznie uczestniczyli mieszkańcy Rzeszowa. Trzeba zaszczepić patriotyzm w młodym człowieku, także dlatego, że jesteśmy. Przyszliśmy w sumie dla naszego dziecka, bo ono bardzo, bardzo chciało. Dziadziu zaszczepił mu taką ideę, że tak naprawdę 11 listopada tutaj będą takie obchody. Tato też chciał przyjść, zobaczyć no i docenić tak to, że żyjemy sobie teraz w takim fajnym, wolnym, spokojnym kraju, bo czasami zapominamy o takich rzeczach. Był apel poległych i salwa honorowa. W Stalowej Woli w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na placu Piłsudskiego już po raz piąty zapłonie ognisko patriotyzmu. Gościem specjalnym będzie prezydent Andrzej Duda, który na miejscu ma się pojawić już za niespełna pół godziny. A w Stalowej Woli jest już Konrad Dudek. Witaj, powiedz, jak przebiegają uroczystości. Dobry wieczór, Ilono, dobry wieczór Państwu. Tak, uroczystości tutaj na placu Piłsudskiego w Stalowej Woli już się rozpoczęły. Przed chwilą orkiestra Dęta wykonała wiązankę pieśni patriotycznych. Wcześniej mieszkańcy razem z chórem grupy rekonstrukcyjnej Wrzesień 39 wspólnie śpiewali. I teraz trwa oczekiwanie na głowę państwa. O godzinie 19 przy dźwiękach hymnu państwowego zostanie wciągnięta na maszt flaga państwowa. Później prezydent Andrzej Duda zabierze głos. Następnie razem z harcerzami rozpali ognisko patriotyzmu. To już piąta edycja tego wydarzenia w rocznicy odzyskania niepodległości. To wydarzenie wielkiej wagi dla Stalowej Woli, jak podkreślają organizatorzy, dlatego że z tak wielką pompą, tak uroczyście witano tutaj prezydenta Rzeczpospolitej w 1939 roku, kiedy Ignacy Mościcki otwierał uroczyście Zakłady Południowe, czyli dzisiejszą Hutę Stalowa Wola. Dzisiejsza uroczystość nawiązuje też w pewien sposób do wydarzeń związanych z 80. rocznicą powstania
Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego symbolem jest przecież Stalowa Wola, nawiązuje też do dzisiejszej uroczystości 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości, ale też inauguruje te przyszłoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości po latach zaborów. Dodam tylko, że uroczystości, które ten kulminacyjny punkt uroczystości, czyli o godzinie 19, będą Państwo mogli też obejrzeć na naszej antenie, na antenie TVP3 Rzeszów. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za tę informację, a z Konradem ponownie połączymy się około 20. Przed południem prezydent Andrzej Duda tradycyjnie już 11 listopada wręczał w Pałacu Prezydenckim medale i odznaczenia. Jak mówił, za wierną ponadprzeciętną służbę, wielkie ponadprzeciętne dla Rzeczpospolitej zasługi, za wielką ponadprzeciętną pracę życia oddaną Rzeczpospolitej, by Polska była wolna, niepodległa, suwerenna, by była, przede wszystkim by była. Wśród wyróżnionych najwyższym odznaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej orderem Orła Białego znalazł się profesor Andrzej Pityński, urodzony w Ulanowie. Jak podkreślał prezydent, znakomity artysta, twórca polskiej kultury budowanej dla pokrzepienia serc, dla podtrzymania pamięci, dla budowania mitu wolnej Rzeczpospolitej. Profesor Pityński jest m.in. twórcą pomnika Katyńskiego w Jersey City, bo artysta od wielu lat tworzy właśnie w Stanach Zjednoczonych. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej odebrał też Stan Borys, urodzony w podrzeszowskim Załężu, wokalista, kompozytor i autor tekstów. A w Przemyślu główna część obchodów Święta Niepodległości odbyła się przed pomnikiem Orląt, czyli najmłodszych polskich obrońców miasta z lat 1918-1921. Wśród uczestników byli między innymi członkowie grup rekonstrukcyjnych w mundurach 2. Brygady Legionów Piłsudskiego. Uczestnicy przemyskich uroczystości najpierw modlili się w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej, a zaraz potem z biało-czerwonymi flagami przy dźwiękach legionowych piosenek przemaszerowali pod pomnik Orląt. Wśród nich Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. Jesteśmy dumni, z tego, że możemy włożyć te mundury, akurat 2. Brygady Legionów generała Hallera. No, jesteśmy przede wszystkim zafascynowani tym, że to wielkie święto dla Polaków, tak radosne święto, zaczynamy obchodzić w Polsce tak radośnie właśnie. I to jest takie dla nas najważniejsze i budujące. Po raz kolejny w obchodach wzięły udział tysiące osób, często całe rodziny. A oprócz przedstawicieli polskiego parlamentu i władz miasta, między innymi żołnierze i harcerze. Wszyscy ci, którzy uważają, że obchody 11 listopada to patriotyczny obowiązek. Bywało tak, że była pod pomnikiem garstka i tyle, a w tej chwili stoi obstawiony cały most, do góry schody, z tyłu za pomnikiem, to już nie ma jak wejść. No i jest coraz więcej małych dzieci, którym rodzice po prostu, których rodzice przeprowadzają. Najważniejsze jest to, żebyśmy czcili pamięć osób, które przyczyniły się do tego, że możemy żyć w nowej, odrodzonej Polsce po 89 roku, ale także po 1918. W trakcie uroczystości wielokrotnie podkreślano znaczenie odpowiedzialności za ojczyznę i dojrzałego patriotyzmu, który teraz, w czasie gdy nie trzeba walczyć o wolną Polskę, trzeba wyrażać życiową postawą. Dla mnie patriotyzm to jest ciężka, wielka praca dla ojczyzny. Trzeba wszystko wykonywać to, co jest dobre dla społeczeństwa. Nie możemy myśleć tylko o sobie, trzeba myśleć o drugich ludziach, a przede wszystkim o młodzieży. Jestem z zawodu nauczycielką języka polskiego, więc cały czas służba ojczyźnie, szerzenie miłości do ojczyzny, pracą, lekturą i po prostu postawą taką. No zresztą muszę powiedzieć, że mam dużo uczniów, którym się mogę chwalić, bo wyrośli na porządnych obywateli Przemyśla i Polski. Tradycyjnie już przemyskie uroczystości zakończyło wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni i piosenek. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W Europie zakończyła się I wojna światowa. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. W tym czasie część miast dawnej Galicji była już w polskich rękach.
11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim. 3 dni później marszałek otrzymał pełną władzę cywilną i powołał rząd. Rzeszów był wolnym miastem już kilkanaście dni wcześniej. Bez jednego wystrzału, można powiedzieć, bez żadnych ofiar śmiertelnych, już 1 listopada po południu władza została opanowana przez Polaków. Gorzej było w Galicji Wschodniej, bo tam doszło do zajęcia części Galicji Wschodniej przez Ukraińców i rozpoczęła się wojna polsko-ukraińska. Pod Lwów na pomoc walczącym ruszyła m.in. część pułku ziemi rzeszowskiej, a kim prywatnie był człowiek, który wziął w ręce ster tworzenia nowego państwa, pokazuje wystawa otwarta właśnie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Początki litewskiego rodu Piłsudskich sięgają XV wieku. Ojciec przyszłego marszałka Wincenty w czasie powstania styczniowego był komisarzem rządu narodowego. Piłsudski miał 11 rodzeństwa. Urodził się 5 grudnia 1867 roku. Z rodzinnego Zułowa po pożarze majątku rodzina przeniosła się do Wilna, gdzie Józef uczył się w pierwszym gimnazjum. Szokiem było dla niego zderzenie z rzeczywistością rosyjskiej szkoły. Przeciwstawiając się rusyfikacji, bracia Piłsudcy założyli kółko samokształceniowe. Niedługo później Piłsudski rozpoczął studia medyczne. Miał niewątpliwie ogromną charyzmę, bo bez tej charyzmy żaden przywódca polityczny w tym wypadku i Piłsudski nie mógłby po prostu funkcjonować. I oczywiście potrafił przekonywać do swoich racji. Jego, można powiedzieć, przewidywania polityczne były bardzo słuszne, bo jeszcze w 1905 roku on stwierdził podczas wizyty w Japonii, że dojdzie do wojny między dwoma blokami państw i z tej wojny każdy z zaborców wyjdzie pokonany i Polska będzie miała szansę uzyskać niepodległość. To był rok 1905 i trzeba powiedzieć, że mało kto, właściwie chyba ja nie znam polityka polskiego, który by takie plany, który by tak dalekosiężne plany, takie bardzo odważne, wysnuwał. Po usunięciu się z życia politycznego w 1923 roku Piłsudski osiadł w Sulejówku. Był dwukrotnie żonaty. Najpierw z Marią z Kaplewskich, później z Aleksandrą Szczerbińską, z którą miał córki Wandę i Jadwigę. Już w 1915 roku legioniści rozpoczęli zwyczaj obchodzenia imienin marszałka. Ciekawostką jest, że gdy w 1925 roku nie był w stanie osobiście przyjmować życzeń, do pamiątkowej księgi wpisało się 1646 gości. A gdy ze względów zdrowotnych przebywał na Maderze, tysiące kartek z Polski zablokowały tamtejszą pocztę. Jednym z ulubionych zajęć marszałka było stawianie pasjansów, a jego nałogiem papierosy. Dworek marszałka w Sulejówku w czasie wojny znajdował się na terenie ośrodka Abwery. Po wojnie został przejęty przez ambasadę Związku Radzieckiego. Rodzina odzyskała go dopiero w 2003 roku. Wystawy, koncerty, konferencje naukowe – tak w tym roku obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyszłoroczne obchody setnej rocznicy potrwają przez cały rok. Każdy może się w nie włączyć. Specjalne środki dedykowane są dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz samorządów. Rzeszowski oddział IPN przygotowuje interaktywną mapę, na którą można będzie nanosić informacje związane z walkami o niepodległość w regionie. Już w sierpniu wojewoda i marszałek województwa podpisali porozumienie i wystosowali wspólny apel o włączenie się w przygotowanie przyszłorocznych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Podkarpaciu powołany został także komitet honorowy tych obchodów. Ciągle czekamy na inicjatywy, które zgłaszają obywatele, organizacje pozarządowe, ale także jednostki samorządowe po to, ażeby w sposób wyjątkowy zaznaczyć tę ważną rocznicę dla istnienia państwa polskiego. Wszystkie inicjatywy można zgłaszać do pełnomocnika wojewody do spraw stulecia odzyskania niepodległości. Następnie będą one zamieszczane na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To koncert zorganizowany dziś w ramach tegorocznych obchodów. W przygotowaniu przyszłorocznych pomoże program Niepodległa, który gwarantuje finansowanie związanych z rocznicą imprez i uroczystości aż do 2021 roku. W przyszłym roku stowarzyszenia i instytucje kultury mogą dostać dotacje w wysokości do 250 tysięcy złotych. Swoje pomysły na uczczenie tej rocznicy we współpracy z mieszkańcami ma IPN. Jeden z nich to interaktywna mapa pamięci. Będzie można zamieszczać różnego rodzaju wydarzenia, miejsca pamięci związane z czynem niepodległościowym, jak też pamiątki rodziny związane z osobami, które są być może mało znane.
czyli będziemy zachęcać mieszkańców Podkarpacia, aby sięgnęli do swoich szuflad, do swoich archiwów rodzinnych, osobistych i pokazywali na przykład dziadka, pradziadka, który był legionistą albo być może był żołnierzem armii Hallera, chwalili się tym, abyśmy wszyscy bawili się w to, co dotyczy odkrywania czynu niepodległościowego. We współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowana zostanie także ogólnopolska konferencja naukowa Polska Myśl Geopolityczna, a już 3 grudnia na Zamku w Łańcucie rusza cykliczna konferencja Akademia Niepodległości, przybliżająca historię walk o niepodległość i historię II RP. Jednym ze sprawdzonych sposobów obchodów 11 listopada są imprezy sportowe. Dziś w Rzeszowie w biegu niepodległości wystartowało ponad 1500 osób. Najszybszy był Szymon Kulka. Wystartowali punktualnie o 12. Tradycją tego wyjątkowego biegu są specjalne koszulki. W ten sposób biegacze tworzą biało-czerwoną flagę. To ma swój urok na pewno i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo po prostu jest to tak jak gdyby uwiecznienie tego święta, jakoś wyeksponowanie. Dla mnie to jest fantastyczna sprawa. Uczczenie święta niepodległości właśnie na biegowo, na sportowo. Patriotyzm, tak by można powiedzieć, sportowy. Rywalizacja toczyła się na 10-kilometrowej trasie w centrum Rzeszowa. Wystartowali w deszczu, ale finiszowali przy słonecznej pogodzie. Rzeszowski bieg niepodległości wygrał, tak jak rok temu, Szymon Kulka. 10 kilometrów pokonał w 30 minut i 15 sekund. Dużo gorszy czas niż rok temu, niemniej jednak w tym roku nie miałem takiej presji, ponieważ zawodnicy po 3 kilometrze odpuścili, więc kontrolowałem tempo do końca biegu. Najlepsza wśród kobiet była Karolina Nadolska, rekordzistka Polski w biegu na 10 kilometrów. Jeszcze tydzień temu biegała na Florydzie. Ja jeżdżę po całym świecie, widziałam naprawdę wielkie biegi na świecie i my małymi kroczkami zbliżamy się, gonimy, ale to co się dzieje teraz naprawdę przytwarza o radość. To było rodzinne święto niepodległości w wydaniu sportowym. Najmłodszą uczestniczką była Blanka. Co prawda trasę pokonała w wózku, ale tata zapracował na medal. Blanka dzisiaj trochę przysnęła i większość biegu przespała. 5. PKO Rzeszowski Bieg Niepodległości pobił rekord frekwencji w podkarpackich biegach ulicznych. Zawody ukończyło 1557 osób, prawie o 300 więcej jak rok temu. Bieg niepodległości, jeden z najstarszych w Polsce, odbył się także w Stalowej Woli. Wszystko zaczęło się w 1992 roku. Pierwszy bieg odbył się 25 lat temu. To po odnowie w Polsce zorganizowaliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce ten bieg. Organizatorem jest katolicki klub sportowy Stalowa Wola, w którym na co dzień trenują lekkoatleci. Tym razem w biegu na 5 kilometrów triumfował właśnie utalentowany zawodnik tego klubu, Stanisław Lebioda. Wrażenia, po prostu niesamowity bieg. No i tak naprawdę pierwsze moje zwycięstwo w tak dużym biegu, jakim jest taki bieg uliczny, renomowany w całej Polsce. Jedni walczyli o rekordy życiowe, ale liczył się przede wszystkim udział. Jak co roku staram się uczcić ten wyjątkowy dzień, odzyskanie niepodległości przez Polskę w taki właśnie oto sposób, z flagą biało-czerwoną. Biegłam dlatego, że jest bardzo ważny dzień dla Polski, jest święto niepodległości, chciałam to w jakiś sposób uczcić. Był to już mój 5. raz w sumie na 5 kilometrów, więc się cieszę, że dobiegłam. W biegu głównym wystartowało ponad 200 osób. Rozegrano także 18 biegów dla dzieci i młodzieży. Brałem udział w tym biegu, ponieważ chciałem upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości. Kolejny bieg niepodległości w Stalowej Woli za rok. W 9. kolejce siatkarskiej Plus Ligi Asseco Resovia pokonała w Lubinie drużynę Kuprum 3-2. A w ostatniej kolejce rundy jesiennej drugiej ligi piłkarskiej Siarka Tarnobrzeg podejmowała drużynę Warty Poznań. Gospodarze wygrali z wiceliderem tabeli 2-0. Tarnobrzeżanie zagrali najlepsze spotkanie tej jesieni. W starciu z faworyzowaną Wartą podopieczni trenera Włodzimierza Gąsiora całkowicie panowali na boisku. Do przerwy nie padł jednak żaden gol, choć okazji miejscowym nie brakowało. 12 minut po wznowieniu gry w drugiej odsłonie świetną asystę dał Mateusz Szyżycki i Patryk Mikita do prowadzenia Siarce. Dopiero po stracie gola poznaniacy ruszyli do bardziej zdecydowanej gry, ale zostali skontrowani przez Siarkę. 3 minuty przed końcem Jan Grzesik zacentrował wzdłuż bramki. Formalności dopełnił Dawid Witkowski. Siarka Warta 2-0.
No, takie mieliśmy założenie od samego początku, żeby pokazać swoją siłę w tym meczu. Udało nam się, pokazaliśmy, że potrafimy dobrze grać w piłkę, jak w każdym meczu poprzednim, tylko nam coś nie wychodziło do końca. No dzisiaj Murawa nie była najlepsza, jak Państwo widzieli, no ale cieszy wygrany mecz, no i kolejne 3 punkty dopisujemy sobie. Stal Stalowa Wola swój mecz rozegra jutro w Kluczborku. A teraz połączenie sportowej pasji z obchodami Dnia Niepodległości. Członkowie grupy spadochronowej Reaktor rozpostarli dziś nad krośnieńskim lotniskiem ogromną biało-czerwoną flagę i w ten sposób uczcili Święto Niepodległości. Już po raz kolejny. Popatrzmy. A na koniec święto marcińskie rogale. Dziś w imieniny Marcina specjalność wielkopolska, a głównie poznańska. Jak się okazuje, w trochę zmodyfikowanej wersji także rzeszowska. Te wypiekane w Rzeszowie są jednak nie tylko smaczne, ale też mają ważne charytatywne przesłanie. Są zrobione z pół francuskiego ciasta. Zawierają mak jasny i ciemny. Polane są kajmakiem. A do tego są migdały. Ja jestem tutaj dlatego, że właśnie chciałam wspomóc tą akcję. Właściwie mogę przyznać, że to jest moja pierwsza akcja i jak na razie jestem bardzo zadowolona i czuję takie ciepło w sercu, że mogę komuś pomóc. Rogale sprzedają się dzisiaj bardzo dobrze. Ludzie kupują naprawdę dużo sztuk, niektórzy do 10 nawet, także rogale schodzą dzisiaj bardzo dobrze. To jest taki szczytny cel, prawda? Że pomagamy drugiemu człowiekowi. Młodzież bardzo aktywnie bierze udział. Nie brakuje wolontariuszy. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby właśnie zaprzeć takie akcje, jakie są organizowane. No ale też i dla dzieci również ucieszą się. Słowo caritas to dla mnie wiele znaczy. Ono na pewno pójdzie na dobry cel. Poprzez m.in. tę akcję zdobywamy środki na prowadzenie naszej działalności, na codzienną pomoc osobom potrzebującym. Zbliżają się także kolejne ważne wydarzenia. Święty Mikołaj, otaczamy wsparciem osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, reagujemy, gdy są zdarzenia losowe. W ten sposób każdy człowiek może włączyć się w tę akcję i na wzór świętego Marcina, nabywając tego rogala świętomarcińskiego, także okazać dobre serce i innym pomóc. To wszystko w tym serwisie, a już za chwilę relacja ze Stalowej Woli, gdzie w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na placu Piłsudskiego zapłonie ognisko patriotyzmu. Gościem specjalnym będzie prezydent Andrzej Duda, a ja zapraszam na kolejny serwis o 20:00.